Witam w programie Chemia wśród ludzi. Dziś naszym tematem będzie chlor. Dowiemy się wielu ogólnych informacji o chlorze oraz paru przydatnych ciekawostek. Zapraszam. Chlor występuje w przyrodzie w postaci jonku Cl-, który jest głównym składnikiem mórz i oceanów. W przyrodzie jest go około 1,9%, czyli nieznaczna ilość. Największa koncentracja występuje w podziemnych złożach solanki oraz w słonych jeziorach. W Morzu Martwym jest to około 22% całej masy tego morza. Chlorki jako łatwo rozpuszczalne substancje w wodzie mają tendencję do odkładania się w suchych klimatach. Dlatego na przykład w Wieliczce możemy znaleźć wysokie złoża tego chlorku. Opowiedzmy krótką historię powstania chloru. Zapraszam do mieszkania Mariana Dzindziela, sławnego historyka chemicznego, który nam przybliży tę historię. Dzień dobry, pan Marian? Tak. Można poprosić o reportaż? O, a więc, panie Marianie, mógłbym poprosić o krótkie przybliżenie historii wynalezienia chloru. Tuż za genialny wynalazca odkrył. Ale rzeczywiście, z chęcią przybliżę panu historię powstania chloru, odkrycia tego pierwiastka w przyrodzie. Zapraszam na krótką przechadzkę. A więc chodźmy do mojego ogrodu. Przejdźmy teraz do chloru. W formie czystej chlor został otrzymany w 1774 roku przez Carla Willema Schilla, który mylnie sądził, że jest to jakiś związek chemiczny zawierający tlen. Otrzymał go w reakcji tlenku manganu 4 MnO2 z kwasem solnym. Nazwę temu pierwiastkowi w 1810 roku nadał Humphrey Day, który stwierdził, że otrzymana substancja jest pierwiastkiem. Dziękuję bardzo. Bardzo pouczający wykład. No za co. Wszystko dla dobra nauki. Na potrzeby naszych krótkich badań na temat chloru pragnąłem zaprosić dwóch czołowych polskich naukowców na debatę. Zatem przedstawiam Państwu Mariana Tendzerę, naukowca od spraw chloru oraz siarki, oraz Władimira Bokuna z pochodzenia Ruska. Każdy z nas wie, że chlor był masowo wykorzystywany w czasach PRL-u jako odplamiacz. Przedyskutujmy. Odplamiacze z chlorem były bardzo popularne. Muszę zgodzić się z kolegą, jednakże były one bardzo niekorzystne dla tkanin. O, przepraszam, miały wysoką skuteczność. Chciałbym się zgodzić z oboma panami, aczkolwiek przeprowadziłem przed naszą debatą parę potrzebnych testów i okazało się, że tak, pomimo wysokiej skuteczności tego środku opartego na chlorze, jednakże bardzo niszczą tkaniny. To nie są dobre proszki. Ale przejdźmy do meritum. Powiedzmy krótko coś o właściwościach tego jakże niezwykle ciekawego związku. Chlor występuje w postaci dwutlenków cząsteczek CO2. W związkach występuje na stopniach utlenienia od -1 do +1. Jest bardzo aktywny chemicznie. W obecności rozproszonego światła słonecznego łączy się z wodorem, tworząc chlorowodór. W pełnym świetle słonecznym ta reakcja przebiega wręcz. Chlor łączy się ponadto bezpośrednio z większością pierwiastków, na skutek czego powstają chlor. W jednym litrze wody o temperaturze 20 stopni Celsjusza rozpuszcza się 3,1 litrów chlorku. Podczas gdy w temperaturze 30 stopni już tylko 1,77 litra. Z wodą reaguje powoli, tworząc chlorowodór i kwas podchlorowy. Czy to już wszystko? Nie! Z tlenem tworzy 5 różnych tlenków. Zaiste, panie Janku! W naszej debacie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o chlorze, zatem przedstawmy parę podstawowych jego reakcji. Dzięki naszej wysoko rozwiniętej technice możemy to uczynić za pomocą tablic multimedialnych.